Co kurwa, przoza. Zimą nie poszalejemy w tym aucie. Siemaneczko wszystkim. Dzisiaj tak na gorąco chciałem powiedzieć na temat samochodu tu elektrycznego, jego zachowaniu w tym okresie teraz zimowym. No dzisiaj miałem pierwszy raz możliwość zweryfikowania, jak wygląda jego praca i jego faktyczny zasięg i spalanie przy naprawdę niskiej temperaturze. Rano było minus 12 stopni u mnie. No w tej chwili jak jadę jest minus 6-7 stopni. No i powiem Wam tak, no nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze, bo samochód rano miał naładowane 89%, 87%. Zasięg jego realny pokazywał na komputerze 150 km. No i pojechałem sobie tam do Grodziska Mazowieckiego, tu od siebie. To jest jakieś tam 45 km. Wcale wiadomo, nie jechałem szybko, jakoś jak wariat. Raczej tutaj ruch taki mieszany. Trochę miasta, trochę przelot przez jakieś wioski. Pewnie średnia mi wyszła tam prędkość 40 parę na godzinę. No i tak. Przejechałem w sumie około 100 km, bo jeszcze tam pojechałem do Piaseczna. Takie kółeczko zrobiłem większe. Do domu już wracając miałem 20 km zasięgu. Komputer już mówił, że jest ryzyko, że nie dojadę do celu. No i tak, średnie zużycie teraz energii tego samochodu wynosi, już Wam mówię, tylko rzucę okiem na komputer tak na żywca, ale coś koło 22 kWh na 100 km. Dokładnie, 21,7 kWh na 100 km. To jest po prostu kosmos w porównaniu do tego, co było no, na jesieni. Zużycie było wcześniej 15,5 kWh na 100 km, a w tej chwili jest praktycznie 22. Jak wracałem, to rzuciłem okiem i było dokładnie 22 kWh na setkę. I w tej chwili mam średnie liczone z okresu 491 km, więc no, naprawdę jest to bardzo wiarygodne. No i powiem jeszcze tak, jeżeli bym wyłączył ogrzewanie, tak, i no wiadomo, nie grzał się foteli, nie grzał kierownicy, nie grzał, no to komputer mi podpowiada, że mógłbym zaoszczędzić jakieś 3 kW energii, no i dałoby mi to więcej zasięgu, jakieś te 33 km. No tak było rano przy tych minus 12. No powiem tak, że jak się ktoś nastawia na jazdę tym samochodem tak dziennie, że kilka punktów by chciał odwiedzić, no to się może trochę zawieść. No bo zużycie no jednak bardzo jest duże w porównaniu do pojemności tej baterii, która no tutaj ma nominalnie te 39 kWh. No to praktycznie po odjęciu zasilania tutaj ale pojechał gościu. Widzicie, jak pojechał? No, dobra. W każdym razie po odjęciu tych zasilań energii na ogrzewanie, no to nam się naprawdę tutaj ten zasięg mocno zmniejsza. No i co? No i samochodzik generalnie no jest wtedy tylko na jeżdżenie takie naprawdę w bliskich odległościach. No bo tak jak ja tutaj pojechałem sobie, mówię no, pod Grodzisk, wróciłem i praktycznie nie miałem już zasięgu. No i musiałem samochód podłączyć pod ładowarkę. On się tam troszeczkę podładował. No teraz mam 21% i zasięg 47 km. No więc no. No nie jest to za dużo, nie jest to za dużo. Tym bardziej, że ja nie mam szybkiej ładowarki i u mnie to ładowanie jest dosyć długie i czasochłonne. Więc ja jutro, jeżeli go dzisiaj podłączę tak po południu, to będę miał pewność, że jutro rano on będzie naładowany. Że jutro rano będzie naładowany do pełna. Także
Takie są moje spostrzeżenia i co chciałem Wam po prostu powiedzieć, żeby każdy wiedział, jak ta elektromobilność pachnie, po prostu jakimi poborami mocy z naszych baterii i ile ten samochód zużywa. No i tak sumarycznie, licząc, że 80 groszy jest kilowat, no to nam zużywa ten samochód, no podchodzi to pod 18 zł na setkę. To mniej więcej taki jest koszt. Mało, dużo? Teoretycznie mało, tak, no ale jeżeli mam to ładować, miałbym dzisiaj jeszcze gdzieś jechać, bo by mi coś wypadło, no to by się okazało, że już tam nie dojadę. Ewentualnie musiałbym po drodze znaleźć jakąś szybką ładowarkę, wydać jakieś 50 zł na doładowanie tego samochodu, stać tam przy niej z pół godziny, żeby to się naładowało, no i dopiero dalej jechać, więc wymaga to trochę poświęcenia od nas, jako kierowcy, posiadacza takiego auta. No i to trzeba mieć z tyłu głowy, że jednak zimą nie poszalejemy w tym aucie. To dzięki za obejrzenie i do usłyszenia.